po pół roku to już na pewno wrócę do pracy. Czyli tak mega szybko, myślałam, no bo niektóre kobiety dwa lata siedzą. To, wiesz, myślałam, że ci chodzi o to, czy ja już po tygodniu wrócę do pracy. Nie, no. Czyli będzie to dość dynamicznie, no bo pół roku to jest chyba wcześnie. Nie, to tak naprawdę dopiero od paru lat urlop macierzyński u kobiet trwa rok. Ale jak ja rodziłam Hanię, to wtedy urlop macierzyński trwał chyba 4 miesiące, czy 6, już nie pamiętam dokładnie, ale ja po 3 miesiącach już wtedy wróciłam do pracy, bo już zaczęłam wtedy próby do musicalu Deszczowa Piosenka w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Także ja z małą, 4-miesięczną właściwie, Hanią chodziłam na próby do teatru. A będziesz szukała jakiejś niani? No pewnie tak, bo ta nasza ukochana niania sama urodziła i mieszka już daleko od Warszawy, także niestety nie będziemy mogli korzystać z jej usług i dobrodziejstw. No to co jest najważniejszego dla ciebie u takiej niani? Bo może się nadam. Dobrze, przemyślę twoją propozycję. A na co zwracasz zwłaszcza uwagę, już tak poważnie mówiąc? Ojej, no nie wiem, wiesz co, poprzednia niania była z polecenia, więc na pewno muszę mieć zaufanie do tej osoby. A myślisz, że mężczyznę mogłabyś dopuścić do dzieci? Nie myślałam o tym.